Dzień dobry Państwu. Nazywam się Łukasz Frant. Od wielu już lat, chyba mogę tak powiedzieć, bo to jest prawie 18 lat, jestem koncertmistrzem oraz liderem sekcji wiolonczel w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić na nasz czwartkowy koncert, podczas którego wystąpię w nieco innej niż zwykle roli. Mianowicie będę solistą, a zaprezentuję Państwu według mnie jeden z piękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy utwór na wiolonczele, skomponowany na wiolonczele i orkiestrę. Dzieło niesamowicie dramatyczne, przejmujące, obfitujące we wzruszające kulminacje i przepiękne melodie. Koncert wiolonczelowy E-moll Eduarda Elgara. Bardzo się cieszę, że będę mógł wykonać ten utwór właśnie tutaj, w najpiękniejszej i najlepszej sali koncertowej w Polsce, z towarzyszeniem zdecydowanie najlepszej orkiestry symfonicznej w Polsce. A moja radość jest tym większa, że od niedawna mam przyjemność grać na nowo zakupionym przez naszą instytucję instrumencie. To jest właśnie ta wiolonczela niemieckiego lutnika Thorstena Theissa. Instrument jest bardzo dobry, bardzo nośny, ale jednocześnie delikatny. Koncert będzie dla niego swoistym chrztem bojowym, ale jestem o niego spokojny. Myślę, że będzie on słyszalny nawet w ostatnim rzędzie drugiego balkonu, a może nawet jak dobrze pójdzie, to będzie słyszalny w ostatnim pulpicie altówek. Chociaż tam warunki akustyczne są trudne. To był żart. Także tak, zapraszam Państwa, czwartek, 19:30. Nospr, Eduard Elgar, Łukasz Frant. Do zobaczenia.